Siema, siema, hejo. Tylko licznika mi brakuje. Jeszcze parę rzeczy Wam chcę tu opowiedzieć o Raptorze, ale powiem o liczniku. Do 3 razy sztuka i nie kupiłem. 1900 zł ostatnio chciałem zamówić licznik, ale po prostu się okazał niedobry. Sprawdzałem na OLX-ie, na Allegro, nie ma nigdzie takich liczników do MTK 07. Jest jeden tylko na OLX-ie, ale bez ABS-u i po prostu myślę, że nie będzie chyba kilometrów mi to pokazywało, także nawet nie zamawiam, żeby potem odsyłać, bawić się w oddawanie pieniędzy. W sumie już kupiłem 2 liczniki, za które zapłaciłem, za jeden dostałem zwrot, za drugi czekam na zwrot. Trzeci chciałem zamówić za 1900, ale się okazał niedobry, bo sprzedający go sprawdził, podpiął, przesłał zdjęcie, że jednak nie działa. Poznałem kolegę takiego Pawła, który pracuje w częściach Yamahy i w tym czasie, jak mi silnik wybuchł, to napisał do mnie i mówi, jeżeli będziesz potrzebował jakiejkolwiek części Yamahy oryginalne, no to pisz do mnie, dostaniesz duży rabat, 17-20%. No i słuchajcie, dzisiaj do niego napisałem i mówię, słuchaj, zamawiam taki licznik do MT07 2016-2000 przed liftem. No i odpisał mi, mówi, słuchaj, nie ma problemu, 6-8 dni dostawa, cena nominał, cena detaliczna 2,5 tysiąca, czyli słuchajcie, 2,5 kołatu, chcą 1900 za używki lub ewentualnie jakieś, nie wiem, tam z foliami, ale no dajmy na to, no stare to jest, po prostu ktoś na motocyklu nie odkleił folii, ściągnął, bo się wywalił i po prostu dał to do sprzedaży, no czyli takie, no po prostu, no wiadomo, że używane, nie? I słuchajcie, i on mówi, że dostanę rabat 20% i wtedy wyjdzie też 2000. No to słuchajcie, wolę dołożyć stówę i mieć naprawdę nówkę, licznik prosto z fabryki. Także mam nadzieję, że za tydzień, za półtora będę miał już licznik, będę mógł zamontować i zrobię Wam odcinek po prostu z odpalenia z licznikiem i przejadę się, zobaczę po prostu, jak to tam przyspiesza i, no i w ogóle ile tam poleci. No, mam nadzieję, że 150 na godzinę przekroczę. I słuchajcie, tutaj jeszcze w Raptorze chcę zrobić coś takiego. Patrzcie, nad tym siedzeniem się zastanawiałem. Rozmawiałem z Arturem właśnie, który właśnie zajmuje się obszyciami, tapicerką i poprosiłem go o takie coś, czy można by było zostawić te elementy, te boki, czyli Duncana oryginalne, bo to mi nie przeszkadza. To mi przeszkadza. Jest porowate, ale po prostu no, ślizga się tutaj mi tyłek z tego siedziska i go poprosiłem, czy słuchaj, czy nie można tutaj wklejki zrobić czarnej właśnie z takiego materiału antypoślizgowego. Artur jest fachowiec i zna się na tym i wie, jakiego materiału tu użyć. No i mówi, nie ma problemu. No to mówię, słuchaj, ile to czasu ci zajmie? On mówi, że tam jeden dzień, 45 minut obszycie i mi wysyła. No to czyli w przyszłym tygodniu ściągam siedzenie, wysyłam do Artura, oczywiście pakuję mu kalendarze. No i będę miał siedzisko. No. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze sporo części. No, a tak to wszystko zostaje tak jak jest. Ewentualnie jeszcze bym mógł sobie tutaj sprężynę trochę jeszcze naciągnąć, żeby jeszcze był twardy, ale już go utwardziłem mocno, naprawdę. No zobaczymy, jak to będzie z tą rolką. No i co? Ciśnienie tylko zrobić równe w tyle i uczyć się jazdy na kole. No i to wszystko. No i słuchajcie, mam sporo części do sprzedaży z Raptora. Kto chętny, to zapraszam. Instalacja, kolektory, kontrolki, no po prostu co kto potrzebuje, zbiornik wyrównawczy oleju, wtrysk, power commander, to jest ciekawa rzecz, o, Vortexa, proszę bardzo, z regulacją, no dużo tych części jest, także
O, jeszcze mam instalację pełną od MT-07. Jak ktoś kupi silnik, to może tą wiązkę ode mnie kupić. Także piszcie, co potrzebujecie. Może będę miał kolektory Duncana Racing oryginału. Nie no, stary łańcuch to wam nie chce. Sprzedam mi stara tarcza. Ale tak, to dosyć sporo rzeczy jest. Jakieś obudowy. O, mam rollgas od MT-07. No, takie rzeczy mam jeszcze, co mi pozostało. No i oczywiście silnik muszę rozebrać i zobaczyć, co tam jest dobre i też będzie na sprzedaż. Kto części potrzebuje, to się pocujcie do nich. Listki zostają. Tu mnie Ori namawiał, żeby lusterka ściągnąć, ale jednak trochę po miastowni będę śmigał, to je zostawię. Najwyżej jak będę jechał w teren, to będę je wykręcał. No tak jak mówiłem, listki zostają, tak jak są. No i zobaczymy, co mi jeszcze przyjdzie do głowy, żeby wymienić. O, puszki będę wymieniał, na pewno na czarne. Już nie będzie Red Bulla, tylko puszki będą czarne po bleku. Właśnie pojadę na stację i kupię 3 bleki. I wymianka. Wlepy tu jakieś były na tych błotnikach, to wszystko poodklejałem. No i tak zostaje. No i co jeszcze? Aha, co jeszcze? No tą zaślepkę muszę właśnie jeszcze zrobić. Coś się tu wymodzi. Sobie dotnę z pleksy. Ja w ogóle mam. Tak, ja mam pleksę. Ja mogę sobie tutaj to wyciąć i zaślepię sobie sam. Taki jestem. Nawet jak nie mam w kolorze czarnym czy fluo, to sobie będę mógł to pomalować. Że będziecie świadkami, jak sobie z dziurę zalepię. Tak samo tutaj, nie wiem, tutaj może sobie wyprowadzę może te awaryjki. Tak trochę głupio tutaj z tymi awaryjkami. Nie wiem co. Może miejsce na miotłę tu zrobię. No dobra, no to by było chyba wszystko. Tak, o siedzisku mówiłem. Tak, to będzie wszystko. To nara. Hej, Jos.